Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Omówienia Kart. Dzisiaj przyszła pora na potworki. Potworki, które mają mieć sabat, który ruszył pełną parą. Uważaj na gościa specjalnego, który dołączy do zabawy, ma ze sobą prezenty. No i chyba ten gość specjalny to Gerdichora, przynajmniej tak to zrozumiałem. Także zobaczmy, co tutaj ciekawego potworki nasze kochane dostały. Zaczniemy sobie od brązowej karty, standardowo. Mamy kartę zwykłą, za 4 prowizje jest to specjal. Krwawa kukła. Organiczna karta. Wygnaj brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika, następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej siłę. Jeśli kontrolujesz krwawą panią lub Gernichorę, możesz wybrać złotą jednostkę. Czyli krwawa pani lub Gernichora to jest legenda, którą mówimy później. I co ja myślę o tej karcie? Ta karta jest taka dosyć przeciętna, bym powiedział, tak? Bo generalnie wyganianie jednostek z cmentarza przeciwnika jakby nie jest zależne od nas w pewnym sensie, tak? No bo wpływ na to, co przeciwnik ma na cmentarzu z naszej strony jest nikły, tak? No nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wrzucić Igerna na cmentarz przeciwnika, tak o. Więc musimy liczyć, że przeciwnik ma jakieś jednostki z dużą siłą bazową. Domyślnie wyganiamy brązową jednostkę, tak? No brązowe jednostki wiadomo, no teraz ostatnimi czasy w różnych dekach grają te karty pokroju 7 za 4, tak? Więc zwykle jakaś siódemka powinna, powiedzmy, w większości przypadków na cmentarzu przeciwnika być. No i wtedy ta karta jest po prostu wzmocnij o 7 punktów za 4 prowizji plus ewentualnie token, jeśli gramy rojem krawu pająków, no bo to karta organiczna. I to się nie wydaje złe, tak? Czasem, jeśli mamy legendarkę ustawioną na stole, no to może uda się targetować za tą jednostkę, ale też naprawdę, czy te złote jednostki mają więcej siły? W większości przypadków nie, wiadomo, jak się gra na potwory, no to może i tak. Może jak się gra, nie wiem, na Skellige, to może jakimś cudem jakiś rembacz się znajduje, znaczy rembacz w sumie jest brązowy, ale może jakaś juta znajduje się na cmentarzu, ale jakby na tą druga część to jest tak, druga część tej umiejętności to jest taki bonusik, raczej wydaje mi się, że rzadko to będzie siadało. Natomiast jaki jest największy problem tej karty? Największy problem tej karty jest taki, że w rundzie pierwszej ta karta nic nie robi, tak? To na pewno. Po drugie, efekt nie wydaje się aż tak mocny, żeby grać dwie sztuki tego, tak? No bo, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie manipulować cmentarzem przeciwnika aż tak mocno. Może jako kontra na metę, tak? To było wiadomo, można jakiegoś niebieskiego pasa wygnać. Tylko pytanie, czy nie lepiej wiewiórkę wziąć, która jakby może zrobić to w rundzie pierwszej nawet. I też jakby nie potrzebuje jednostki po naszej stronie stołu, tak? No bo wiewiórką sobie wygnamy, a tutaj no, na pusty stół tego nie rzucimy, no bo nie ma sojuszy czy jednostki na stole. Także karta taka, żeby się stechować moim zdaniem na coś. Może jakaś jedna sztuka w talii potworów się przyda, dwie sztuki wątpię, ale karta ogólnie przeciętna. Dobra, dalej. Karta rzadka. No, tutaj zaczynamy rozkręcać imprezę. 6 za 6. Samojadek. Fajna nazwa. Fajny arcik. Relikt. Rozkaz. Zmniejsz siłę bazową tej jednostki o połowę, a następnie stwórz kopię z taką samą siłą bazową w tym rzędzie. Za każdym razem, gdy zagrasz relikt, zwiększ siłę bazową tej jednostki 1. No fajny silniczek, tak? Się wydaje być. Wrzucamy tę kartę, może nawet na początku. No, rozważmy, wrzucamy ją na początku. Przeciwnik z tym nic nie robi. My tego samojadka klikamy i zrobią się z niego dwie trójki, tak? Mamy samojadka z 3 punktami bazowymi i drugiego samojadka z 3 punktami bazowymi. Dogrywamy sobie relikta. Na przykład Genkana, bo od razu mamy slot z dwóch reliktów. I wtedy mamy 4 i 4, tak? Dwóch samojadków. I w następnej turze możemy ich znowu kliknąć. I mamy już 4 samojadków po 2 punkty. I następnie gramy kolejnego relikta i jakby dostajemy plus 4. Także potencjał tej karty jest fajny. Ona, jeśli się rozmnoży, tak? I mamy dużo reliktów, to potrafi zrobić naprawdę bardzo solidny value. Należy jednak pamiętać o tym, że po pierwsze, ta karta, tak w porównaniu do larw, ginie od jakiegoś jednego strzała, tak? Bo larwy też kosztują 6 prowizji, mają podobne działanie. Że tutaj przeciwnik może wrzucić pasożyta, wyciąć z niego skorpiona, przeciwnik może zablokować samojadka, czego nie może zrobić w przypadku larw, znaczy może, ale blokuje jedną z dwóch larw, nie? Czyli pół efektu, a tutaj blokuje całą kartę. Poza tym, po tym rozmnożeniu,
ci samolotkowie mają mniej siły, tak? Więc jakby łatwiej przeciwnikowi jest to zbić, jeśli na przykład nie ma removalu za 6, a ma removal za tam 3-4, no to później może sobie poradzić, ale jakby to są takie troszkę wady nieistotne, że tak powiem. Ponieważ ta karta wydaje się po prostu być solidna, tak? Nawet jeśli przeciwnik nam odpowie to właśnie tym zablokowaniem czy jakimś removalem, no to jakby wiele nie tracimy, bo to jest karta za 6 prowizji, a żeby usunąć kartę za 6 prowizji strzałem, no to też trzeba poświęcić 6 prowizji pewnie. No ten pasożyt czy wyciąg z Skorpiona, o którym mówiłem, właśnie tyle prowizji kosztują. Jeśli przeciwnik to zablokuje, no to okej, no mamy 6 za 6. Relikta na stole, który, nie wiem, być może aktywował larwy, które wcześniej były, który być może, nie wiem, wzmocnił szczurołapkę, która wcześniej była na stole, który jest po prostu reliktem, który przyczynia się do sabatu, bo ma 6 punktów, jest reliktem, można Genkana ustawić obok. Także jakby ta karta bardzo solidna, im więcej reliktów się pojawi też w przyszłości, tym ten samojadek będzie lepszy. Tutaj w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, moim zdaniem ta karta jest bardzo solidna. I myślę, że ją zobaczymy, tak? Relikty tutaj zapowiadają się dosyć dobrze. Także samojadek bardzo przyjemną karcioszką w mojej opinii jest. Dobra, i teraz przechodzimy do wielkich bomb za 10 prowizji. Pierwszą z nich jest karta epicka Mammuna. 2 za 10 relikt, który ma zapał, rozkaz. Wygnaj brązową jednostkę z cmentarza i wzmocnij się o jej siłę bazową, o jej siłę, przepraszam, nie bazową, o jej siłę, a następnie wezwij jej kopię stali do tego rzędu. Sabat, zamiast tego zagraj kopię. Po prostu, ja nie wiem, to jest takie mega value z tej karty, że masakra, no zastanówmy się. W sytuacji, znaczy, pierwsza karta, która się narzuca, żeby wyganiać z cmentarza, tak? No to jest oczywiście Genkan, nie? Genkan, czy Genkan. No, nigdy nie wiem, jak się czyta poprawnie. W każdym razie ten relikt, tak? Czyli na przykład w rundzie pierwszej zagraliśmy samojadka, kliknęliśmy go, w środek zagraliśmy Genkana. On ma 9 siły bazowej na cmentarzu. W rundzie drugiej możemy zagrać Mammunę. Znaczy, najpierw musimy ustawić sabat na przykład, więc ustawiamy sabat przy pomocy czegoś tam. Potem zagrywamy Mammunę, zjadamy tego Genkana z cmentarza, czyli już mamy 11 za 10. I zagrywamy kolejną kopię stali, bo mamy sabat, za kolejne 9 punktów. Czyli w takim układzie zrobiliśmy 20 punktów za 10 prowizji. Oczywiście trzeba tego Genkana mieć na cmentarzu, trzeba mieć sabat. Ale czy to wymaganie jest takie duże? Nie wydaje mi się. Innym zagraniem jest na przykład zagranie Archegryfa, czy Arcygryfa, zawsze mi się mylą. W każdym razie tej dziewiątki, tak? Wtedy nie chcemy mieć sabatu, bo chcemy wezwać kopię, tak? No bo jeśli wezwiemy Arcygryfa, no to nie będziemy musieli zjadać, więc na przykład możemy, nie wiem, grać owockami Gernichory jako dowódcą, zagrać sobie pierwszego Arcygryfa w rundzie pierwszej, zjeść tam owocko, on jest na cmentarzu, w drugiej Mammunę od razu na pusty stół i również mamy zagranie za 20, no bo zjadamy znowu dziewiątkę cmentarza i teraz wzywamy kopię, no bo nie mamy sabatu, nie? Także ta karta jest po prostu mega mocna. Nawet jeśli zagramy coś takiego słabszego, tak? Czyli no nie wiem, mamy świnkę na cmentarzu, no to jak zagramy sobie świnkę, no to mamy 6 punktów plus wezwanie świnki, albo plus zagranie świnki, to już obojętnie. Czyli mamy 10 punktów plus silnik. Nawet w takim najgorszym przypadku, jak zjemy sobie larwy Endriagi jedne z cmentarza, które zagraliśmy w rundzie pierwszej, a drugą mamy kopię w talii. No to jak zjemy larwy Endriagi, no to niby mamy 4 punkty, tylko że na przykład zagrywamy kopię, nie? Bo mamy sabat. No to mamy 8 punktów plus te larwy, które będą sobie rosły. Także, znaczy to jest takie dosyć słabe zagranie, ale nawet w takim najgorszym przypadku ta karta wydaje się mega dobra. Uff, także trochę się obawiam. To wydaje się mega, ale to mega, mega mocne. No w połączeniu z tym Genkanem przede wszystkim. W połączeniu tym Arcygryfem. Też słyszałem jakieś opinie, że można nawet z Chimerą, jakimś Swarmie próbować, tak? Że Chimerę zagrywamy kolejną sobie z deku, której nie dobraliśmy, więc jakby zjadamy jedną z cmentarza, mamy 7, plus zagrywamy Chimerę i robimy tą Chimerą jeszcze sporo value. Także no jakby opcji jest tutaj sporo. Ale tak jak mówię, ten Genkan wydaje się takim pierwszym
celem, no i ta mamuna naprawdę jest mega. Też to jest relik, który, nie wiem, aktywuje samojadka, szczurołapkę. No też jakby dużo punktów wnosi na stół, co jakby pozwala lepiej utrzymać sabat. Także no mamuna, no mega, mega, mega dobra karcioszka. Też można by rozbawić nawet granie karantina na nią, ale wydaje mi się, że karantin znajdzie lepsze cele. Także przejdźmy do karty legendarnej. Ta karta legendarna też bardzo ciekawa, no bo tutaj jak widzicie są dwa arty, także karta się będzie przemieniała. 7 za 10, Krwawa Pani, relikt kolejny, który na sabacie, na koniec swojej tury, tworzy owoc zgerni chory po obu stronach, nie? Czyli dwie jednopunktowe silniczki z pokrzepieniem i przemienia się w gerni chorę. A gerni chora na koniec tury zmienia się w Krwawą Panią. Natomiast jeśli mamy sabat, to zamiast tego na koniec tury wzmacniamy tę jednostkę o jeden za każdy sojuszniczy owoc gerni chory. Czyli rozstawiamy jakoś sabat, czyli musimy mieć jakby minimum 18 punktów w momencie, kiedy Krwawą Panią zagrywamy w rzędzie danym. Znaczy w jednym rzędzie. Dogrywamy to w ten rząd. Na koniec tury ta Krwawa Pani się przemienia. Tworzy dwa owocki, znaczy tworzy dwa owocki i się przemienia, tak? Czyli w sytuacji, gdy mamy to ten sabat jakby od razu dostępny, no to mamy 9 punktów na wejściu, dwa owocki, które będą sobie rosły od pokrzepienia i dodatkowo się przemieniamy w gerni chorę, która, no jeśli te owocki przeżyją, będzie się wzmacniało 2 punkty co turę. No chyba, że gramy owockami gerni chory i wcześniej jeszcze stworzyliśmy kolejne, to może nawet o 3 punkty. No i co? To się wydaje mega dobre, tak? Ustawienie sabatu, patrząc na to, że mamy samojadka, mamy mamunę, wiadomo, też już teraz potworami nie było zbyt trudno ten sabat ustawić. No to ten efekt jest naprawdę potężny. Dodatkowo, jakby jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że można karantina na to zagrać, tak? Wtedy musimy mieć troszkę więcej siły na stole, ale w momencie, kiedy mamy karantina i Krwawą Panią i mamy... Karantin ma 4 siły, tak? To będzie 1, czyli plus 5, czyli musimy mieć 20 punktów na stole. Gramy karantina w Krwawą Panią i to na końcu tworzy dwa owoce gerni chory i się przemienia i od razu się leczy, tak? No bo to się przemienia w jednostkę, która ma 7 siły bazowej, także jakby to zranienie z karantina od razu zostanie wyleczone. Po czym w następnej turze możemy dowodzić kolejną Krwawą Panią i dostaniemy kolejne dwa owoce gerni chory i będziemy mieć dwie gerni chory na stole, bo się obie tam przemieniły, te Krwawe Panie. I obie gerni chory się będą wzmacniały o 4 punkty co turę. I dodatkowo mamy jeszcze 4 silniczki z pokrzepieniem. No to brzmi mega mocno. No nie będę ukrywał, ja tutaj troszkę jestem przerażony nawet, powiedziałbym. Być może trochę przesadzam, ale no to się na papierze wydaje naprawdę mega mocne i te karty potworów robią wrażenie. Należy też pamiętać, że te wcześniejsze, które zostały ujawnione w poprzedniej części dodatku, nie? Czyli te genkany, czyli szczurołapka przede wszystkim, znaczy genkany i szczurołapkę mam na myśli przede wszystkim. Te karty też dostają jakby wzmocnienie przez to, że mamy więcej dobrych reliktów, tak? No samojadek, Krwawa Pani, mamuna. Te karty jakby współgrają z tym i... No, relikty w potworach wydają się naprawdę mega mocne. Co do jeszcze tutaj Krwawej Pani gerni chory. Wiadomo, że nie, ten sabat trzeba utrzymać, tak? No bo ta gerni chora się będzie wzmacniała od tych owocków. Ale jeśli jakimś tajemniczym sposobem przeciwnik nam sabat zniszczy, nie będziemy w stanie go reaktywować, no to na koniec tury jakby stracimy te buffy, które są na gerni chorze, no bo się przemienimy w Krwawą Panią. Prawda, z powrotem w 7-punktową jednostkę, także trzeba je na sabat jedynie uważać, no ale no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby był problem z utrzymaniem sabatu, bo wydaje mi się, że to wygląda tak, że problem jest z ustawieniem pierwszego sabatu, ale w momencie, kiedy ten sabat już mamy, no to utrzymanie go zwykle jest mega proste. Tak przynajmniej z doświadczenia mi się wydaje, że jest, więc no karty tutaj te 10-prowizyjne jedna i druga wydają się no po prostu totalnym sztosem. No i wydaje mi się, że reliktów zobaczymy całkiem sporo. Też ciekawe, no bo ja tutaj o tym karantinie mówiłem, bo jest jakaś szansa, że karantin dostanie jakieś nerfy w tych patch notesach, które jeszcze będą przed dodatkiem, no bo tak patrząc na tego karantina, no to staje się najlepszą kartą w gwicie prawie, że tak. No teraz już kupuję Kościeja, zaraz będzie Krwawą Panią kupiewał, może mamunę. Także zobaczymy, jak tutaj redzi to rozwiążą. No w każdym razie potworki robią naprawdę mega mocne wrażenie i nawet wydaje mi się, że z tych wszystkich frakcji, które były do tej pory pokazane, dostały najlepsze karcioszki.
Dobra, to chyba tyle, co miałem do powiedzenia odnośnie kart potworów. Został nam jeszcze jeden odcinek z syndykatem. Pojawi się on oczywiście w momencie, kiedy wszystkie karty zostaną pokazane, no aktualnie nie ma żadnej. I tutaj będziemy mieć haracz, zeznania i nagrody, także na pewno będzie ciekawie. Zobaczymy. No i co, czekamy na wypuszczenie tych karcioszek. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.